Tak, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. O kurwa, znaczy co? Ale tak, no. Także dzień, taki. Dzień dobry. No Michael akurat musiał wypożyczyć w tym samym czasie. Dzień dobry, dzień dobry. No. Cześć z tej strony Kasper, cześć. Dobrze, dzisiaj działamy na naszym, na moim drugim polu, czyli na numer 42. Opony ładnie słychać, to najważniejsze. No, dzisiaj do pomocy mam sąsiada artystę. Bo chłop mówi, że nie ma co robić, to przyjedzie im pomóc. No, a Michael, nie wiem co tam robi. Robię próbki gleby. Dobrze, może sąsiada, jak się będzie chciał, to jeszcze do mnie przyjedzie. Nie wiem. Zobaczymy. Nie widziałeś. No nie wiem, widziałem, bo ja się do przodu patrzę. To ja w sumie nie wiem, ile mam tych metrów, bo 24 czy 27 stawiłem, bo już nie pamiętam. 24. Mówiłeś, powiedziałeś mi 24. W sklepie pisało 24, a ile ustawiłem, to nie wiem. Dobra, ciul, jadę bez nawigacji. Jebać. Znaczy, no, walić. Artysta, ty będziesz potrzebował słomę, czy nie? Uuu, tu nie ma tyle metrów. Artysta, o, ty... to ma 15, człowieku. Jo. Albo 14. No, ja artysta mnie nie słyszy. Zwykle. Więc no. Ale co ty no, mówisz? No czy będziesz potrzebował słomy? Kto? No ty! Ja? Tak. Nie wiem. A ty się mnie pytasz? Ja. No nie wiem. W tym momencie ci nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jak będziesz miał, to ci problem. To nie ja. To też nie ja. Ty to pole jest tępe. Czemu? Już mi się nie podoba. Tępe pole! Rozumiem, artysta, rozumiem twój ból. No, takie małe, dziwne. No okrągłe. Mi się takie podoba. Ja tego na początku kupiłem, ale później będzie halo wycinka drzewek. Tylko nie wiem, czy te kikuty da się wyciąć. Michael, sprawdzałeś to? Halo jajko jest. A oczywiście Majka nie słyszy, bo co? Jak nie słyszę, ja wszystko słyszę. No to czemu nie odpowiadasz? No bo miałem za dwóch na chwilę. I się pytałem, czy da się takie kuty wyciąć, te takie piękne drzewa. Nie wiem. Da się. Dobra, naprawiamy. A nie, się nie da. No te piękne drzewa trzeba się je wyrąbać. Takich kutów się nie da chyba. Bo ale to będzie Halo Giant. Dobrze. No. O, ty stałeś takie z góry na dół. Bo ja tak będę chciał siać. Dobrze, rozumiem. Oj. To nie mój kulter to. Mój też nie. O, to Michaela. Moje, co gdzieś tam robicie? Nie, ja już na gospodarstwo wracam. Zostałem się. O. O. Oho. Oho. Właśnie nie wiem, co robimy w kolejnym odcinku. Bo to już by wypadały teoretycznie żniwa, ale nie wiem, czy tak nie za szybko. W trzecim odcinku tako? No bo w sumie jest teraz środek wiosny i teraz będziemy już musieli dużo czasu skipnąć, tak? Bo już będziemy mieli wszystko zasiane. Bynajmniej ja będę zasiane, a nie wiem, czy Michael i artysta. A nie, artysta chciał rzepak, to artysta nie. Michael na pewno nie. Co ja? Bo Michael się jest. A nie, Michael już ma lisać sobie. Ja sobie będę siać. Chciał i pszenicę. No możesz już siać sobie. No tak wiem. Tylko ja robię próbki gleby. Na razie. A ja mam Michaela? Mam. Dobra. Bo muszę do Waldry wsiąść. A no, to możesz. Bo muszę moje wapno odzyskać, które artysta wysypał. Ej, dobra, ty. Co? No bo robię próbki gleby. Ja pierd... Dobra, czekaj. Nie, jednak tego nie robię. Na fiucie. Ja tak później to zrobię. Ja pier. Ja pier... No bo mi się rewers włączył, on do tyłu leciał. Michael, weź to napraw. Ja pierdzie. Łyżkę ukradli. Ale poszedł to? Ja tu się tepam, nie? A to matra.
A tu Valtra leży. A tam Valtra na płocie stoi. Jo. A ja nie wiem, co się dzieje, ja wódź trzymam, on do tyłu jedzie, myślałem, że nagle dostałem. Podjedź do przodu trochę. No jak Michael na rewersie ma. Jak Michael z rewersem jeździ. No ja nie umiem na tym jeździć. Znaczy no może przecież bym umiał, no ale. Mnie to denerwuje, że za każdym razem spacer muszę klikać. A czy to tam, że klikasz spacer, to tam luz, ale... Dobra, i no, lecimy. Tylko, no, że to, że jak cofać, to musisz W tak jakby trzymać. No wiem. Dobra, ja zawsze trzymam S, a wtedy jadę do przodu. A ja trzymam S, ale nie chcę jechać do tyłu. No to, żem teraz ładnie zrobił. A, to tak wygląda ta próbka gleby, a to... Już. Co tam, Michael, zrobiłeś już próby? Już jedną zrobiłem. Ja a ty to pierwszy raz robisz? No hamuj to. A to ało. Ręczny chcę zacząć bardzo mocno. Ja na ręcznym to robiłem. Bo inaczej się nie dało. Dobrze, a my się jemy słonecznik tutaj. Dobrze. A ten bardzo mocno mi wyje za uchem. Za uchem! No pa, jest na moim przejeździe było stanąć. To moja wina. Idealnie ci stanąłeś. Ci stanąłeś. O, opa, co przesunąłem. Powiem ci, że tu ciekawy będzie z tym ciemnikiem. Co, nie łapie? Nie, że nie łapie, tylko Sęp ma problemy z nim. Po taką górę. Mogę się zamienić. Okay. Nie. I... Wyślij do laboratorium, tak? Dobrze, już wysłałem. Ile zapłaciłeś? 135. No. Kacper, ile zapłaciłem na koni? Czekaj, chyba na 135. Około... Nie wiem, ile zapłaciłem. Nie 135, a ten siewnik potrzebuje ile? 120 chyba. 70. 400. No, co? No, 70 on potrzebuje. Minus 400, próbki gleby zbadane. Jo? A to ja już daję azot tutaj widzę od razu. A dobra, tutaj wsiadę przez pola. No to a tych fiutów nie można wyciąć jak ktoś. My się zastanawiałem, czy je wycinać się da, czy nie. No to nie, będzie... Nie, ja próbowałem. No. Przelew zrobić. Dobrze. Ty mi powinieneś przelew zrobić bardzo mocno. Ja już ci zrobiłem. Czyś ja ci dałem pieniądze już. Nie dałeś mi dałem za... Dałem ci. Nie dałeś mi za... W tym samym momencie co Kacper i ci się zlało. Ej, to kozak jest, bo tu spiasz czysty im. Ty się zlałeś w majty. Yes. Próbki gleby 4. 400 zapłaciłeś, dobrze. Tak, 400 równo, no. A, no bo ja to widzę, no. To będę... Rabha Holin. To będę bez kasy, ale dobra. No to na razie jak nie masz kasy, to zostaw sobie. No ja, on jest bogaty, 1300 ma. Ty, flecie, a ty mi nie powiedziesz ile ja za te usługi dostanę. No okay. Ty dostaniesz za wszystko, czyli że się za wapno. Nie no, 500 dostaniesz. Bo chciałem 6, ale może być. Bo ty tam koło swojego sobie jeździł z nawozem, tutaj. Z wapnem. Myślałem, że mi da 600, ale może być. Polecimy, w sumie tamtego. Ej, a to tu się sprawdza wszystko. Nie. A czyli ja już tu mam tutaj 80 kilo rzucone azotu. Bo ja mam z nawozem sieje. Ej, to jak najbardziej. To powiem ci Michael tak. Piewnik z nawozem od razu? Tak. Ale to tak masz. No ale to i tak będę musiał dorzucić, bo jeszcze mało jest. Bo siewnik nie daje dawki pod 200. No do siewniku nie dorzucisz tyle. A właśnie ja sobie po defie zobaczę ile mi tu rzuca dawki. A tu pisze, że 60 kg azotu rzuca. O 40 albo to... No 40 rzuca, bo ten. Bo ja mam wtedy 80. Jak będziemy jechać na 172, to ja bardzo mocno stację zahaczę. Mówisz? Ale ty tam już mi nie musisz uprawiać, ty tam wystarczy, że rzucisz mi wapno.
Tam nie musisz uprawiać, bo tam mam ten mój zestaw, będę używał. Dzisiaj cały odcinek fendę będę jeździł. 23. No, ale to na odcinku jeszcze zaczniesz to? No. Jo. Jo, ja tam jeszcze na odcinku jeszcze zacznę siać. Ja w sumie walkę sobie wezmę. A ja ręcznie spuściłem i Deutsch mi ucieka. No mi się już podoba ta mapa, nie? Już mi się podoba ta seria. Ej, co idź zjazd tej górki 35 bez W? No, Michael, będzie trzeba więcej... No. Człowieku, ja z tego pola... Co więcej? Ja z tego pola na drogę wyjadę bez trzymania W. Co więcej? No, że jak będziemy jakieś nowe serie robić, to ten mod na pewno musi być. Jaki? No, na glebę. No ja, bo jest kozak. Dobra, na koła też. O, na koła dźwięk też musimy dorzucić wszędzie. No ja mam w sumie... Bo ten dźwięk mi się też podoba. Ja go nie używałem, ale jak zmieniłem na 300% w Deutschu, to już... No. No. Kozan. O, Michael, dobrze, że... No. Jesteś za domem. A, bo ci płot wykasował. Nie. Co jest? Ale mam ten, mam 5,70 pH i 5... No tak mam 6, 5,70 pH. Ty wyjeżdżasz czy stoisz? No jedź, jedź, jedź. A ja nawet nie wiem jakie mam pH, bo ja tu nawet... A ja mam dobre pH. Ty masz 6... 6,75. 6, no mam 6,75. A no bo ja ten, bo ja przed kulturowaniem rzuciłem wapnę, nie wiem czy widziałeś. No to coś zmienia, tak? No wapno ci podnosi pH. A ja nie... dobra. 36, 37, 40, 41, 41, dobrze. A w tym sezonie nie rozrzucam, bo nie mam pieniędzy. No ja właśnie wydałem pieniądze na wapno, dlatego no. Ja te... mnie nie stać. No ale tak naprawdę to ja z was wszystkich mam najmniejsze maszyny, także no. Ja z was wszystkich. No co, no dobrze powiedziałem. O, Grzechotnik gra w CS-a. Ej, bo tu ma jakąś dawkę. No to on se sam ustawia tą dawkę. A ja mogę dezaktywować automatyczną. Tak naprawdę. No ale najlepsze jest automatyczne, bo wtedy sam ci dobiera. Bo tam gdzie masz więcej, to ci dorzuci więcej, a tam gdzie ma po prostu więcej azotu, to ci mniej dorzuci. No sąsiad, nie masz takiego złego pH. Szóstka jest, widzę. No, jak na to, że nie rzucałem wapna? Dobre pH, jak szóstka to dobre. Ja zajawiste pH. A nie, no artysta to tam w ogóle ma pH. Jakie? Szóstkę. Nie, 6,25 ma, no to ma gorsze ode mnie. Ale bez wapna to ma nawet dobre. No jak bez wapna, to tak. Oj, oj. Kawałek jest 5,75. No ale to tam kawałek malutki. A u Minecrafta też jest 5,75. Ale większość szóstki tam jest chyba. U mnie? No nie tak. A ty to skończyłeś, czy nie? Co, ja skończyłem siać. Dobra, i teraz masz 200 azotu. No, on ci teraz będzie dorzucał bardzo mocno do 200. No, ja mam plus 180 kilo na hektar. No, no to ja też tak będę miał gdzieś na początku. No tak. A potem co sezon to będzie jakoś tak podobnie chyba rzuca. Nie wiem, nie próbowałem tego jeszcze na Felsbrunie, bo tam byliśmy, jesteśmy po żniwach. I tam nie wiem ile azotu nam zostało w polu. A, to jest raz co... No co żniwa musi dorzucać azotu jak w Realu. W Realu też całą uprawę dosypujesz azotu. No to wiem.
Ja tam nie słyszę nic przez artystę. Ja też. Dobra, tu będzie. A to jest. Au. Widziałeś ten artysta? Oj, a wrotu mi nie tego. Nie złapało. W jednym miejscu. Dobra, artysta, ty już jedź, ty na mnie nie czekaj. Bo ty będziesz 15 razy wracał na gospodarstwo. Co jest? Artysta, ty jedź, ty na mnie nie czekaj. Ej, co? Dlaczego ja nie mogę włączyć azotu? Jak nie możesz włączyć? A. Dobra, już mogę. Nie wiem, jak coś... Dobra. Jest wszystko okej? Okay? Ale nie złapałem azotu. W jednym kawałku. Takim. Ale kabelki w silniku masz podłączone? Nie wiem. Ej, Kasper, tutaj mi nie łapie azotu. Nie wiem dlaczego. Przyjadziesz tam jeszcze raz, no ale... Ale to ci nie dorzuci, ja tak też miałem na Facebooku. Nie, nie dorzuci mi? To trudno. No wiem, to takie, ten azot to taki poszarpany będzie. A no, to ja też tak miałem. O. Bardzo dobrze, co zrobiłeś. Co? Ale że ty tym wartem nie jedziesz? On fajnie chodzi na początku, jak zapali. Co zrobiłeś? Nie pytaj, co zrobiłem. Zapaliłeś pewnie ten słupek biały. Jo. O je. A, nie gadaj. Co ty kierunek włączasz na Polnej? Gdzie? Jaki kierunek? Nie włączyłem. Włączyłeś kierunek na Polnej. Zdawało się. Bo silnik był zamigał. Co jest? Aha, to nie chce mi wziąć nawozu na całym 57. No co hamujesz? Ja tu chciałem 70 przejechać. No to... Ja to też sprawdzę. Jak to jest... Idealnie. Na tym polu nie chce mi brać tego, azotu. Co ty tak, Kasper, po drzewach jedzisz? Drzew się trzyma i gałęzi. No, 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 coś czują do mnie. A mogłeś nie brać ten wał rurowy, tylko ten taki fajny z kolcami. No wiem, Parkera. Jo. A ty wziąłeś rurowy. Jo. Dobra, artysta, 8 na godzinę jadę, tak? Ja 7 przyjść ciebie, 8. Oj! A ty z przez to, że cię pcham, jadę 7. Dobra, już jadę 10. A i w sumie nawet nie wiem, ile on to ma metrów, bo nie sprawdzałem. Ale chyba... O! No 15. Tak, bo ja chyba nie zmieniałem nawet, jak kupowałem. Bo tyle razy przez Majka musiałem kupować te maszyny, że nawet nie pamiętam, czy zmieniałem. Jaka ta dziura jest! Ej, jak zmieniłem sobie na takie samo użycie azotu, ale na ręcznym, no to mi zadziałało. Na ręcznym, dobrze. Na ręcznym, no, ale, dobra, trudno, no to straciłem jedno praktycznie pole azotu, no ale no. Jakie to są dziury, artysta! Widzisz to? Jo. Dobra, syp. Od prawej strony. Pole? Tak, od prawej strony tam dalej. Wow. Nie od tej, drugiej. To się tam... Albo Michael kliknął Skate'a. Michael, a co ty tu siejesz? Gdzie? Koło artysty. Pszenica. Dobrze, to ja walę na łeb jęczmień.
15. Albo a czekaj, ja 666 kilo na hektar. Czekaj chwilę, ja to bardzo mocno sprawdzę. W standardzie on ma 15 metrów, no to dobrze ustawiłem. Kurwa, co? Tak bardzo mocno uciekam ci z pola. I tego azotu nie chce mi brać na te pole. Ma 15? Jo. Ej, czemu mi nie chce brać azotu? Kacper? A ja mam wiedzieć? A no to nie, no to nie chce mi się tak. Nie będę marnował nawozu na to. Nie chce mi to brać. To biorę siewnik i tu sieję. Od razu. Dobra, ja już koło artysty działam. Aha, bo zapomniałem. Ty flecia, a ty masz naprawiony ten rozrzutnik? Już tak. Kto? Już naprawiłem, a co? Ja tu 10 jadę bardzo mocno. No ale ci naprawiłem już go. Wapno mi się zaraz kończy. Dużo ci tego wapna z pieprza? A 2 tony zostało. To 3 przejazdy powinieneś robić. A jak się fajnie pH podnosi. Na 6,5 mi się podnosi wszędzie. A ten pas na środku co jest, Michael, nie? To mam na 6,75. Ale gdzie? No na pH, no tutaj. Koło artysty. A ty masz, widzę, że podobne place. Kurde, coś mi tutaj za azot. Tak. No ja może coś źle robię, bo w sumie to pierwszy raz robię ten azot. Ewy, ja będę po siebie rzucał. A może ci pożyczę ciągnik. A ty jedziesz na godzinę. 5! Poczekaj, już się wciągłem. Z górki pójdzie jak szatan. No patrz, bo patrz. No ale też... Ten twój feud... Patrz, bo ty masz tego podstawowego, to on potrzebuje 85 koni. No a talerzówka? A talerzówka potrzebuje... Którą ty masz? 3-metrową. A Michael ma czwórkę. 110. Trójka? Jo. Czwórka 150. O, Michael. Co? Co ty chcesz? A nie wiem, jak Michael sieje, czy z talerzówką, czy bez talerzówki sieje. No, co się na teraz... Się na poorce chyba nie muszę kultra dać, nie? No nie, ale ja biorę, żeby ładnie wyglądało. W sensie, jakbyś to robił osobno, to by wtedy ładnie wyglądało. Chłopca se podniósł. No bo się idę walnąłem. Nie dojadę do góry chyba. Ale ty ile? Jeszcze do rozsiewa ci zejdzie. Jo. Dobrze, co tam Michael, chcesz jeszcze ciekawego powiedzieć? A teraz jadę szybciej pod górę, bo mam... Jadę na pole działać, co je. To ty już sobie siejesz? Dobrze. Nie przyjadę. No? No bo ja mam pieniądze na wapno, nie? Ja go nie rozrzucam w tym sezonie. Kasper ci pożyczy. Dużo ma. Bardzo. No przecież dużo ma wapna. Z 20 ton? Było więcej. Czy tam było w tym worku 15 ton, a w drugim było 7,5. Wartość pH. No to... A ty masz na gospie to wapno? No. A, ziom. Uuu, ziom. Gdzie masz, na tu masz ten worek? A, ja tu będę fajne skoki, człowieku. I tam z tyłu jeden stoi. Dobra, to w sumie. Ja jadę to nagrać, jak on kradnie. O, człowieku. Co tam, artysta? Szkoda, że ja tego nie nagrałem. Mówisz?
Ja to po odcinku trochę inaczej zasieję. Tylko niech się odcinek skończy. Ja już mam 22 minuty. No, ja mam 25. Czekaj, ja sobie włączę. Ja sobie włączę. Dobra, to chodź szybko, bo już jestem na u Kaspra. Poczekać na ciebie? Na taki nie było problemu, sobie zedłem normalnie. To wezmę ten, bo to masz chyba w worku 4,5 tony. No ale no niestety, kobiety mogą... A nie wiem, na tym drugim worku. A czy powinno być tyle, no? No to ja wezmę. Bo tam 3 tony było wzięte, to powinno być tyle. Ej, ale debile, czego ja tego od początku nie nagrywałem, co robiłem? Po dwie dziewczyny w domu, po trzy dziewczyny w domu. Dziewczyna była taka... Dobra, wziąłem 1800. Tyle mogę. Za dużo. A ty też na automatycznym jedziesz, czy nie? Kto? Kasper. Ja nie rozruszam auta. A ty stacy na automatycznym? Tak, bardzo mocno. Okej. W sumie to ała, elegancko idzie. Ja mam automatyczny 200 kilo na hektar. Człowieku. Co tam u ciebie? Kacper fiucie. Nawóz mi się naładował. To kontroli. No ale tam z przodu przecież to worek. A ja podjechałem do tego z tyłu. Miałeś. No teraz 4 worki masz z jednego. Rozumiem. Zrobiłem ci 4 worki z niecałego jednego. Dobrze. Człowieku, jeszcze to mało będzie, bo to 2,5 tony tylko. No ale tam z przodu masz dużo. Bardzo mocno? Zesrał się. No ja pierdzielę, jak tego wapna leci. No. O ciuras. No. Czekam. Ty, ja pier... Chodź. Chłop może w jedną stronę dojedzie. Nie. Dobra, w jedną stronę, tak. A co ty rozrzucasz? Wapno. Ale gdzie? 59. Nie znam takiego pola. To za moje wapno jeszcze. Jadę tą fajną drogą polną, Kasper, co jechaliśmy, bo tu ta woda jest. 7 dni mi objeżdża. 7 dni woda. O, człowieku, jeszcze tak mnie wybiło, jak że normalnie na tego, na bombę skoczyłem. Na bomb. Tak wybiło jak Michaela na YouTube. Jest, gol. Ej, ale przystępuję, ale idioci, czego ja tego nie nagrywam od początku, na przykład, że normalnie bym to rzucał? Wy głupi jesteście, czego mnie powiedzieliście? My czy ty? No to teraz możesz, przecież nic nie straciłeś. Tak naprawdę, to zaczniesz od żniw. No. No ta, zacznę od żniw, tylko to do następnego sezonu, do następnego roku muszę poczekać. To poczekasz. No co z tym złego? No, będą myślały, że no. Ej, gdzie masz to wapno tutaj, artysta? Z przodu. A. Koło schodków. W piwnicy leży. W piwnicy leży. Jo, super zawodaj. Jak wiesz, za zjazdem to na wprost. Moje wapno, prawda? A tam mało chyba. Nie wiem, ile tam jest. Ja pierdolę, jest ta dziura jebana. Jak ja jadę po to gór... Czajzę przez tą górę. Tak, mało, 12 ton. Ej, mam 2,5 tony obciążnik z przodu, a mi i tak to... No. Nie masz dwóch. Nie masz 2,5. 2,400. Masz 2. Ale nie, ten obciążnik ma 2,400. Ale masz inną, nie ma tamtego. Ja mam podstawowy. Okej.
Ale tamten to brzydki był. Jakiś sobie. No, jaki? Co ty gadasz? Bardzo piękny. O, Michaelowi 171 kawałek rozrzucę. Dzięki. A jest z ciebie przyjaciel. Bo tu taki mały kawałek fiut. Dostał. Mały rozumiem. Kawałek taki fiut. O, rozumiem twoje szczęście. Co? O. Dobra, właśnie. No, 10 na godzinę. A ja dojeżdżam do góry i kończymy odcinek. A też skończę to pole i też kończę. Dobrze. Odcinek! Michael nawet 58 se próbę zrobił grabową. Do zobaczenia, do następnego odcinka! Przypadkowo. Aha, bo kółko nie sięgało. No to kółko, no. No ale wiesz, 58 będzie moje. Kółko! Kółko! A. O kur... aż mi kółko urwało. Kurwa. A już, jakie to jest teraz pH? Kółko. 6,75, tyle ile ma. 6,75, no i kozak. Nie ma dostępu do tego terenu. Nie obchodzi mnie to. Ale ta Waltra, no... A tam Michaelowi ładnie pH rośnie. Przez miedzę. No ja tylko kurde... A jakbyś tak sobie miedzę przeorali? No. I dali ten... z sąsiadem. No. No ale patrz, miedzę byś przeorał, dalibyście sobie podwykonawcę i jeden sezon Michael, drugi sezon ty. Ważne, no ale... Kurwa, jeszcze z sąsiadem Polak jest. Ale brzmi jak plan, dobrze. Dobra, no to ja kończę odcinek. Wyszło 30 minut. Dobrze, 32, także na razie trzymajcie się, cześć. No, pa pa. Na razie.